Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek Zamąka. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz wbijania na twitch.tv/shejbiak, link w opisie, polecam serdecznie. Jesteśmy na The Other Rolls, na modzie, który był dawno niegrany. Jestem lawyerem, jestem prawnikiem i muszę bronić tutaj naszego klienta, którym jest Delvex. W porządku. O, zostałem zmieniony w sidekicka, jednak nie muszę chronić naszego klienta i nawet wiem, kim jest Delvex. Oj, Vex jest mini. Ale pięknie, nie mogę. Cię wyjebał na moich oczach. Dobra. To pewnie szeryf był. Dobra, ja mam, pytanko. Dźwięk, czy nie? Jaki dźwięk? To w sensie nie mam zgłoszenia, że chodzę i tak dalej. Nie, no ja mamy dźwięk. Dobra, daj spokój Vixa, po co chyba nie masz. Ogólnie powiem tak, mam bardzo ważną rzecz. Ponieważ Delvex jest impostorem. A ja mam bardzo ważne pytanie. Nie mogę wam powiedzieć dlaczego, ale wiem, że Delvex jest impostorem. Słuchaj, czyli tak dosłownie... Czemu ma 3 przynik? Bo ja dorastam! Jak będę miał 18 lat, to będę duży! I co meeting masz więcej lat? Tak, ale okay. Nie, żeby coś, to nie powinieneś głosować w takim razie. Nie, ale AB, serio, no, nic się za bardzo w tej pierwszej rundzie nie stało, ty mówisz, że jestem impostorem. No chociaż powiedz, o co chodzi, bo no, ja nie rozumiem. Aj, no mam takie pewne, moja umiejętność działa w ten sposób, że widzę pewną twoją rolę, którą jest wymazywać ról. No więc niestety Delvex, ale się wkopałeś trochę, no. A może być prosekutorem, ja bym uważał. Nie no, na impostora? No nie wiem, czy impostora. Delvex na pewno powiem wam, że jestem, że jest i Razorem. Mam 5 lat już! 5 lat? Twój stary ma 5 lat. Zostań, no niestety Delvex, no ale kurczę, no tak wyszło. A powiedzieć wam ciekawostkę? A ja dam pograć dla Delvexa, więc skip. Nie możecie mnie zabić. A jednak... Jej, fajnie. No wybacz Delvex, no niestety tak dostałem moją rolę, no. I musiałeś akurat mnie tryhardować. No wybacz, tak mi gra, że cię dobrała, no. Jestem mały. O, Vexy. Ogólnie no jest dużo takich innych ról po prostu. Będzie trzeba ogarnąć, co która robiła, bo już nie pamiętam wszystkich. A czemu Hubi zmienił się w tego? Mało, teraz w przyniku pokazuje wszystko, zostałem zabity. Co tu się wydarzyło? Możesz mi powiedzieć, Hubi, czemu zostałeś tym? Koniem? Co? No mnie Hubi zmienił się w konia. Normalny. U mnie jest normalny, nie wiem co ty brałeś. Ej, ja w ogóle jestem duchem i bo ja mam kameleon miałem dodatek, nie? I teraz no. Mi jakby tak laguje, że jak się ruszam, to sam sobie znikam jakby. W sensie jak, no, nie wiem, pierdolę to jest. Śmiesznie. Dobra, trzeba coś zacząć robić. Daj Vexy. Vexy, gdzie ty idziesz? Ojej! Nie wiem, co tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Legion? Ogólnie co? Co ty zrobiłeś? A ty co? Ja? Nic, podszedłem no. I widzę, że cało znika. Tak, tak, a ja widziałem, no, jak odchodziłeś. No nieźle, się wróciłeś. Ja... No wróciłem się, bo widzę, że zjadasz ciało. Ale AB miał rację, że Delvex był wymazywaczem ról, bo ja zostałem z Delvexem i chyba z Dawidem w poprzedniej rundzie na dropshipie i Delvex mi zarąbał lightera. O nie! O nie! No i widzisz, mówiłem, że Delvex, czyli możecie mi zaufać, wyrzućmy Legiona. Dobra, to zanim mnie wypierdolicie, to jeszcze sobie pogadamy o tym, co robił AB odbiegając od dwóch ciał. Ja jedno wpierdoliłem, to prawda. A on się wrócił, ale najpierw. Nie, ale sprzedałem impostora przecież! No, zajebałem go szeryfem! Szeryfem go zajebałem! Ej, w sumie to ma prawo bytu. Ale Jackal jest. A skąd wiesz, że jest Jackal? A na pewno jest Jackal. No w sensie chodzi mi, że w grze tutaj. No w sensie może być, ale nie wiem, ale nie ma na niego stuprocentowej pewności. To wam jeszcze powiem tylko, że tak. Jakie są jeszcze neutralki zawijające? Jest Jackal. Dobra, dobra, czekaj, bo ja i tak wylatuję. Ja i tak wylatuję, więc dajcie mi powiedzieć. A tutaj nie ma. Przebiegam sobie, patrzę, dwa ciała AB odbiega. Jedno wpierdoliłem sobie i uciekłem na
strzelanko w asteroidy. No nie, no u mnie i w jakaś... w tym czasie dostałem jeszcze jedną strzałkę w tym samym miejscu. Ja, widziałem, jak ktoś zapierdolił, więc zapierdoliłem tą osobę, która zabiła. Nagle przychodzi Legion, jedno ciało znika i nagle ciało umiera tak po prostu. Mhm, tak po prostu. No naprawdę, no on się wyjebał tak w powietrzu. Mi się wydaje, że to Legion jeszcze tam coś, nie wiem, kurwa, czy on jest jakimś janitorem? Jeszcze zabiłem, tak? No janitorem, nie zażarłeś, po prostu schowałeś ciało, przyszedłeś i zapierdoliłeś kolejnego klakiera. Przecież jak się schowa ciało, to jest cooldown. A ja nie wiem, czy to daje cooldown. Nie wiem, czy to daje cooldown na to i na to. Dobra, Legion, do wyjebania następny. Vulture może zabijać? Nie Vulture, w sensie janitorem może być. Bo ja patrzę... Nie, no Vulture nie może zabijać. No bo tak ogólnie zabijającą, no to taką zabijającą jak impostor, no to jest Jackal tylko. A mamy pewność, że jest ten Jackal? To jak Legion mówi, że ten zabił? Może być. A przecież powiedziałem, że jestem szeryfem, dobra, nieważne. Dobra, po prostu zabijmy jedną osobę i tyle. O, ja nie. A no tak, my nie mamy sabotaży jako ten. Jako Jackal i Sidekick. Ale lećmy tam. A. Oj, miała te trialsy. Ale niedobrze. Dobra, skończyły się nasze. O nie, czy Vixa to widzi? Widzi to. Co się stało? Czemu miałem biały ekran? Co się wydarzyło? Nie wiem, o co chodzi. Ja nie zrobiłeś, jakie miałam tarcze! A, bo się skończyła tarcza, to masz 3 sekundy tarcze. On padł akurat. Zabiłem. No fajnie. Sidekick, o, Delvex. Nie, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo byłem, bo zanim zostałem zmieniony, przez Vexiego, byłem twoim prawnikiem i widziałem, że jesteś Razerem. A ja się skryptowałem jej sobą i umarłem. Ale dużo jest 3 impostorów i 2 sekund. No, ja właśnie przypadkowo to zmieniłem, to nie było specjalnie. Ja myślałem, a ja już Vexę chciałem strzelać jako spaja i takie kurwa, co jest? Nie, no ale to wiesz, No to wybacz, no niestety, no wiedziałem, że jesteś impostorem, musiałem cię wyjebać. Takie... Ej, ale zawsze przecież tak graliśmy, że nawet jak tego zamieniło tego prawnika, to chociaż jedną rundę nie, można było jeszcze zagrać. Nie graliśmy czegoś takiego. Jak nie, zawsze tak było. Wymyśla nowe zasady. No. Nie było tego. Ale Ej, się nieładnie tak... zachował, jak no, właśnie. No, ale no po prostu wyeliminowałem konkurencję, no. Ale co się z tobą w ogóle stało? Klakier, bo ty wywaliłeś się tak po prostu randomowo. Vixa mnie zabiła. No. Okej, jestem... mam time shielda. Jestem tym time masterem. Mogę włączyć shielda, który powoduje, że czas cofa się o 3 sekundy, chyba jeśli się nie mylę. No dobra. Lećmy w takim razie tutaj do świateł. Włączmy sobie może time shielda. A i skończył mi się niestety, ale naprawmy to światło. Teraz zrobione, Dawid tutaj jakby czekał. Tam robiła Vixa. Gdzie ciało? O kurde, o, gdzie ciała? Ogólnie ciało jest obok komsów. Jakby w sumie wejście nad weaponsami o tak. Ja bym się zapytać, co ty Vixa, czemu ty Vixa biegłaś na lewy reaktor, w stronę lewego reaktoru, co się stało? Nie, ja jestem w elektryku. A ty wchodziłaś do elektryka. No nie wiem, u mnie szłaś, kurde, tam wyżej. Nie, nad elektrykiem. Do elektryka weszłam. No nie wiem. A ja widziałeś, by ktoś schodził, czy nie? No nie, no żeby ktoś schodził, nie, ale Dawid tak czekał przy wejściu do świateł. Z góry z, a, tam, z tego. Weksy schodził? A, Weksy nie żyje. Schodził gdzieś na dół, nie wiem gdzie on. Nie mogę go oskarżyć, bo nie żyje. A, fajnie. Wow. A. Nie no, bo on schodzi stamtąd i ja byłem zaraz w elektrykalu. Ej, no niedobrze, no to ja Vixa, kurczę, tak. Ja teraz podbiegałem. A ktoś widział jakieś inne ciało? Ja ogólnie nie. Pobiegłem na dół sobie i biegłem sobie na dół, biegłem sobie do O2 i się cofnąłem. I jakby ciało jest od prawej strony od wejścia do weaponsów. A ja biegłem jakby lewą stroną pod elektrykalem jakby. I tam nie widziałem nikogo, żeby ktoś biegał od strony O2.
Też w sumie no było zgaszone światło, więc no ale jakby no widziałbym choć cokolwiek, jakby przeze mnie ktoś przebiegł, a nikt tam nie przebiegał, więc. A ja wiem ten electrical AV, ponieważ mam tam kable, mam drzewko. Nie no dobra, niech ci będzie, no skipuję to. Nie wiem, ja się nie dowiem za dużo. Wiem, że chyba, kurde, nawet Dawid mógł zabić. Każdy mógł to zabić, kurde. W sumie cztery ciała masz, więc wiesz. Ja byłem do specimena. Ja ciągle widziałem, wiesz, za pomocą mojej roli. Aha, jesteś lighterem? Cicho. No i zdradził. Nikogo, bo z jakiegoś to jest tak dziwna rola w ogóle, ja nie wiem. A gdzie jesteś, Luna? Nie mogłam się ruszać na początku, więc tam... Czemu nie mogłaś się ruszać? No nie wiem, nie mogłam. Masz kameleona i ja też to miałem i on jest jakiś zbugowany, chyba trzeba go włączyć, też miałem taki problem. No mam kameleona, no. No i to przez to, ja też miałem taki problem. Aha, no to nie wiem, to najwyżej go wywalę, no. Skipa, napomnij. Witaj, Alta, hejeczka. O, już mam 7 lat. O, 8 widziałem. Zaraz będziesz dorosły. O, już tylko niedługo. Że dożyjesz. No, jestem już większy. Póki tak, on zabijecie. Jest młody, nie możecie go zabić. Nic mi nie zrobicie. Jestem nietykalny. Co ja dostałem? Dobra, lećmy w takim razie robić tutaj taski w tym laboratorium. Wyjątkowo nie pobiegliśmy do laba. O, jest portal. Ktoś jest portal makerem w porządku. Jesteśmy na skan. Jak ktoś tutaj przyjdzie, to chyba użyję tego time shielda. A, ten Dili nie może być chyba zły. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy nie może. Jednak może być zły. Wow! Ale zły Kidos. No nie, no nie wiedziałem, że... A, no tak, przecież Vexi był zły w poprzedniej. Co się tu stało? Gdzie? Czemu ty się Luna zawróciłaś w ogóle? Bo skończyłam robić teleskop. I o, Legion Shifter. Zobaczyłam reportaż. O, czy Legion właśnie wymienia się rolą biegać, z Luną? Zaczęłam biegać, zobaczyłam ciągle niego i pobiegłam w lewą stronę. Zobaczyłaś reporta, pobiegłaś ze mną do wyjścia z laba i nagle jak się zacząłem otwierać drzwi, zaczęłaś wracać w drugą stronę. No to się... Nie. Do laba. Stało. Modyfikator. Nie wiem. Byliśmy w labie z Luną, nagle zaczęliśmy biec do reaktora. Nagle Luna się stwierdziła, że jednak się zawróci i poszła zreportowała ciało. A ty widziałeś tam wcześniej to ciało? Właśnie nie. I tu są jakieś 10... Czyli możliwe, że Luna na beta trafiła. O, oh, wow. Może, bo... Nie trafiłam na beta. No ale no to Luna skoro byliście razem w labie Dili. I The Dili nie widział tam żadną killa, no, nagle ty się cofasz sprawa. i ty mówię, bo najlepsze jest tak, że ciało. Jakieś 10 sekund temu biegliśmy, podbiegliśmy do drzwi, bo były zamknięte, nagle otwieram drzwi, nagle Luna zawróciła się w drugą stronę od razu. Bo się zastanawiam, co się stało, no bo stałeś przy ciele, dosłownie stałeś przy nim i jeszcze nie wiem co tam, nie mam pojęcia. Tak, stałem przy ciele, poszłem razem z Luną otworzyć drzwi, zamiast Luna od razu zreportować. Gdzie tu jest sens? No bo się zastanawiam, co się stało, nie wiem, nie mam pojęcia. No nie wiem, no widzowie, ona nie wie. Do wyjebania. Klekier, gdzie ty pobiegłeś? Gdzie ja pobiegłem? No ja jestem teraz przy górnym prawym reaktorze, tak. Chyba, że AB próbował... Chyba, że AB był szeryfem i się wywalił, nie wiem. Nie był szeryfem. No nie wiem, dziwnie, nie wiem. Ktoś inny był szeryfem. Nie mógł być szeryfem na pewno na mnie, bo ja jestem dzieckiem. Mam 16 lat dopiero i nie mógł mnie zabić. A nie wiem, czy mógł się wywalić szeryfem na mnie. Ja nie wiem, co tam się stało generalnie. Ja jestem zakłopotana w tym. To i nie można dziecko zabić, jak ma 16 lat? No chyba nie, od którego 18 osiągnę. Nie można. Tego... Dobra, za rok, jeszcze rok. Poczekajcie, można mnie zabić. Poczekamy jeszcze rok. Ale nie róbcie mi tego. Teraz będzie miał 18 lat. Teraz będzie dorosły. A daj sobie pokazuję rolę. Okej. Okay. Pokazuję co robią? Nie pokazuję. Jest portal w ogóle? Nie wiem.
jak ty zginąłeś? No to Dili mnie zabił, zabiłem. Na twoich oczach mnie zabił. Tak, ja się dziwię, czemu właśnie ten nie wiedział. Czemu ja jako Portal Maker zrobiłem coś z Luną i później jak ją wyrzuciliście, to ja też chciałeś zginąłem. Shiftera, Shifterem nie możesz impostorów zmieniać roli. Taka ciekawa sprawa. Jeśli spróbujesz zmienić się w impostora, to zginiesz. Ej, wytłumaczcie mi tylko, shifter, jak ten to jest jakiś ten addon, czy co? To jest modyfikator, że możesz po prostu wymienić się z kimś rolą swoją. Aha. Bo ja miałem podobnie w różnej rundzie też. Ale nie możesz ze złą osobą. Jak i to się dopiero po rundzie wymienia. Tak, po meetingu. Tak, ja miałem podobnie w poprzedniej rundzie, że AB'ego dałem shiftera i nagle zginęłem po meetingu. Bo AB ja mam też ciekawostkę. Jak tutaj trapper działa? No trapper, no po prostu pokazuje ci rolę osoby, która wpadnie w trapkę. Wchodzisz, no to dziwne, bo mi nie pokazało, bo Hubi wpadł mi w pułapkę? No ale to więcej osób jest potrzebne, trzy osoby. Trzy osoby. Nie, to nie tak chyba. A ten kameleon nie działa? Nie, to nie działa tak jak w tym. No ale no, więcej osób trzeba, musi wpaść w tę trapkę. Nie, tylko jedna chyba i wtedy to na pewno nie jedna. Ja padłem w trapkę. Ale włączę tego kameleona. Ale ogólnie dziecko i Jackal to jest mocne połączenie. A tam tak drugi raz się stało. Właśnie mini, jeśli wyrzucicie dziecko i będzie niewinne, to wszyscy przegrywają. No. Tak. Dobra, trapper. A coś stanie, jak się ktoś spróbuje zajebać to? Nie da się. Nic, chyba po prostu nie możesz wykinąć. Czekajcie, trap needed trigger to reveal 3 jest ustawione, czyli muszą trzy osoby wpaść w trapkę, żeby pokazało rolę. Okej. No. Dobra, lecimy. Witaj, kremówka, hejeczka. I lecimy dalej. Neutralna znowu. Kim tym razem zostanę? Złodziej. No dobra, czyli muszę ukraść rolę tego. Impostora. Albo sidekicka chyba. Albo Jackala. Któregoś z tych. A póki co mogę robić normalnie taski. W porządku, zajmijmy się tym. Więc zobaczymy. Próbujemy kogoś okraść z roli. Jak będzie w takim razie. Czy ja mogę się skanować jako Thief? Ale to było zajebiste, gdybym mógł. Mogę się skanować. Ktoś sprawdzi, że się skanuje? Halo? Ktoś ma skan? Halo? Może wolę poczekać na kogoś? O kurde, ale kruszym jest Malusi. Ktoś się ze mną zeskanuje? Aj, chyba nikt się ze mną nie zeskanuje. Kruszym ma 2 latka. Nikt nie chce się ze mną zeskanować. No cóż, to zostawię skan na później. Nie można go zabić rzeczywiście. Oho, zaczęło się. Dobra, czyli co, Klakier i Krusem niewinni w takim razie. Tak, AB to jest. Wiksa też niewinna. Jak jest wyjście od admina, to są 2 ciała. Wyjście od admina, ale z której strony? Z której strony? Znaczy wejście do admina od strony specimena, to chciałem. Słuchajcie mnie, bo mam info, bo... Okej, okay. Czyli Delvex, właśnie... Delvex zbiegał chyba... A nie, Delvex też nie żyje, to nieważne. A Delvex tam leży. Ale ja mam info, słuchajcie, chłopaki. No. No to było tak, że dziewczyny, no. Dobra, dziewczyny? Panie Wiksa. No. Dobra, no to od dołu wybiegałem sobie od O2 właśnie i tam biegł sobie Legion, a po chwili wbiegł Hubi i teraz Legion nie żyje. Tyle strzał. Aha. Hubi to był taki najpewniejszy strzał według mnie, no. Hubi, a gdzie pobiegłeś na początku, jak cię minąłem w tym, w labie, jak wchodziłem? Gdzie pobiegłeś? Ja pobiegłem od razu na komunikację. Aha. Nie przez admina? Nie. Ciekawe. Nawet... Ale w oficie jest, ale w oficie jest task. Czemu ominąłeś tak ofisa? Czemu ominąłeś to miejsce? Czemu pobiegłeś od razu do tych? No bo tam nie ma taska chyba. Mordo. Jest task. Jest task, ale były komsy, nie widziałem tego taska. Jak miałem cię widzieć taska na komsy? Komsy były przez chwilę, ale... Były przez chwilę tylko. Ale no mi pokazuje na mapie, że jest tylko ten zwykły task, a nie ma common taska. Nie, no jest jeden common task. Nie, no jest task. Jest common. No może go zrobiłeś, może dlatego. No może... Nie było. Dobra, whatever. No, nieźle, Vexy. Czy jesteś Jesterem? Dobra, Vexy Jester po prostu. W porządku. A Hubi może być killerem. No, Hubi może być killerem. Chcemy go wygłosować? Stracicie dobrą rolę.
A jaką dobrą rolę? Jest strzelający tutaj, czy nie? No jest Avilcaser, może. Jest. Ale jest pierwsze, że jest 80%, jest 80% na to, że będzie w ogóle Gesser i jest 50% na to, że będzie zły. No jest tak, dobra. Jest good Gesser, no. Jest. No dobra, to jestem medykiem. Kogo? Nie zgadnę. A nie, czemu go nie wygłosowaliście? Kogo? Ojej. Dobra, palimy chyba. Kurczę, szybko dorastasz. Oj, no cóż, no. Czasem tak trzeba. Tak szybko te dzieci dorastają. Trzeba walnąć Kubiego. I zmienię się w impostora po prostu. Witaj, Lunary. Jeczka. Dobra, szukajmy Kubiego. Dobrze. Nie ma go nigdzie. Dobra, Kubi w chuja wali od razu. No leci w chuje, no. No wywalcie go, nie jest medykiem żadnym. Jest impostorem. He? No dobra. Gdybym był impostorem, to nie naprawiłbym teraz prawego ja wiem reaktora. Za to, kto ma. Ja wiem za to, kto ma tarczę, więc no. A. No więc... No dobra, pozbądźmy się. Ty masz tarczę. Kto ma tarczę. No to no, komu niby tarczę dałeś, no? Komu? No kto dostał tarczę? No. A nie trafił! A nie trafił, czekaj. Czekaj. Dawid zginął teraz. Dawida trafił. No, Dawida trafił. Ubi, czemu strzelasz? Albo Dawid Kruszyma. Albo ten. No. Nie, no to bez sensu, żeby Dawid strzelał. No ale. A żeśmy nie znamy chyba roli Hubiego. No nie, ale może być Hubi i Dawid jest ten i strzelającym. I strzelał w kogoś. No nie wiem. Nie naprawiałbym teraz prawego reaktora, gdybym. Może tak być. Dobra, głupie tłumaczenie. Czemu nie? Mega głupie tłumaczenie. Weźmy go, wyjebmy. To jest słaby argument ogólnie. Nie będzie Jesterem, no ale no. Co? Nie, to Vexy jest Jesterem. Takie głupoty pierdzieli. No tak, Vexy był Jesterem. Gadasz głupoty. Po prostu, a ten Office Broad Pass to nie jest ten zwykły task, ani common task? To jest common. Dobra, to jeszcze nie zagłosował. No dawaj, Hubi, no Hubi. Strzelaj, no. Aha. No ja nie mogę strzelać jako medyk, mordo. No to skipuj. Skipuj, no. O, kto głosuje na mnie? Hubi? Nie, ja skipnąłem. To w takim razie może być drugim impostorem. Vixa może być drugim impostorem w takim razie. Walną Vixę. Mam modyfikator, który... Jakby ktoś pytał, to mam modyfikator właśnie, który... Który jestem w innym miejscu. Że tam gdzie skończyłem po prostu się respię. Coś zbugowane jest. To jest zbugowane? No, to, że się nagle koniem stają. A, no, to prawda. Ale trzeba znaleźć w takim razie Vixę, tylko gdzie ona pobiegła. Może być w specimenie. Pobiegnijmy z drugiej strony do specimena. Tylko wentować, w sumie mogę zwentować. Chodźmy tutaj po prostu. Dobra, walniemy sobie. Zobaczymy, jak to tu jest w środku. O, nie ma w środku. To samo miejsce. I ktoś cofnął. No dobra, pójdźmy na ten reaktor. Szkoda, że nie udało się znaleźć tego Hubiego i rzeczywiście go zabić w poprzedniej rundzie. Oj, Vixa nie żyje. Okay. Kurde, no. Wyjebałaś się centralnie. Dobra, Kto przebiegał? Kto przebiegał z 20 sekund obok ciebie Vexy, temu? Vexy. No to Vexy, nara. A, czyli Vexy jest jeszcze. Ja jestem medykiem. No to ja nie wiem, co zrobił. Ogólnie Dedili się przede mną. Ja, Dawid. Ja mam podejrzenie, czekaj, że to Vexy, prawdopodobnie super jest. Ale okej, okay, możecie mnie wybawić. Biegłem sobie od lewego reaktora i nagle biegł przed mną Dedili i nagle się przewrócił. No ja albo nie. Tak, no, że klakier ktoś próbował ciebie atakować, no. No Vexy. Ja chcę zabić Vexy'ego. Vexy biegł za mną przez długi czas, yes. Po dwa w sumie i nagle się cofnął. Kurde, naprawdę Vexy, nie skipnąłeś tego? O oh, wow. No nie, no. Ja nie głosowałem na ciebie, a ty tak. Trudno. A szkoda gadać. Tiffem chciałeś podpierdolić. No, chciałem go okraść z roli. Tak samo, no, kurde, chciałem Hubiego i też nie mogłem go znaleźć, no. Ja bym chciał zapytać, dlaczego kurwa wampir może zabijać bez tego cooldowna? No bo, no, mam cooldown. Jakby zabija tylko w czosnku bez cooldowna. I to
Ale jakiego cooldowna? O czym ty mówisz? No właśnie, no nie wiem, no znaczy tego... Ale ty wyszedłeś, bo ty wyszedłeś Vexy z tej kontaminacji. Ale on może normalnie zabić i ugryźć, albo to. Nie no, ale chyba może zabić tylko w czosnku, tak po prostu. Bez wampira. Ty zostałeś ugryziony, chciałeś zgłosić. A i tym akcentem kończymy odcinek, elo.